dobry, moi drodzy. Dziś chciałabym Wam powiedzieć na temat tego, jakich produktów nie powinniśmy podawać swoim dzieciom. Takich produktów jest na naszym rynku bardzo dużo. Dlatego warto być świadomym konsumentem i z odpowiednią świadomością podchodzić do tego i wybierać te produkty. Na pewno są to produkty wysoko przetworzone. Produkty wysoko przetworzone, takie jak na przykład sosy instant, parówki, wędliny, jakieś słodycze, one mają mnóstwo dodatków chemicznych w sobie oraz tłuszczów trans, czyli różnorakie ciasteczka, batoniki. One posiadają w sobie tłuszcze trans, które podwyższają poziom złego cholesterolu, natomiast mają również w sobie dużo innych sztucznych dodatków. Dlatego nie podawajmy takich produktów swoim dzieciom, jeśli dbamy o ich zdrowie. Kolejną rzeczą jest biała mąka i wszystkie produkty, które z niej pochodzą. Typu drożdżówki, białe pieczywo, kajzerki, różnego rodzaju takie ciasteczka gotowe, które mamy już tam w marketach, że niby zrobili w markecie, upiekli na miejscu, co oczywiście jest nieprawdą. Takie produkty mogą powodować również zaparcia, bóle brzucha, bo tam jest gluten, więc nie każdy dobrze go znosi, raczej większość z nas źle go znosi. Dlatego tym bardziej dziecku nie powinniśmy takich rzeczy podawać. Czytajmy etykiety, bądźmy świadomi tego, co wybieramy, co kładziemy do swoich koszyków w sklepie, co dajemy swoim dzieciom. Cukier niestety działa w taki sposób, że podnosi bardzo szybko poziom insuliny we krwi, przy czym właśnie działa to na takiej zasadzie, że dziecko, które zje taki produkt z cukrem, słodki, zaczyna szaleć, zaczyna mieć tak zwane ADHD, czyli staje się nadpobudliwe. W momencie, kiedy ta insulina spada, a spada ona bardzo szybko po zjedzeniu takiego produktu z cukrem, no to wtedy dziecko staje się markotne, apatyczne w ogóle i za chwilę jest znowu głodne. Do czego taki stan może prowadzić? Może on prowadzić oczywiście do otyłości, ponieważ cały czas będziemy wkładać dziecku produkty, które są dla niego szkodliwe, czyli działają na poziomie insuliny, na to blokują hormon sytości, czyli cały czas dziecko będzie chciało jeść, no a przecież nie zabronimy, tak? Więc wybierajmy te produkty odpowiednie, o wysokiej gęstości odżywczej, takie, które nie będą prowadzić do chorób typu cukrzyca czy otyłość w późniejszym etapie życia dziecka. Dodatkową rzeczą jest to, że cukier naprawdę bardzo uzależnia. Miejmy tego świadomość i naprawdę czytajmy etykiety, wybierajmy produkty, które nie posiadają w sobie cukru i nie używajmy cukru rafinowanego. Jeśli mamy podawać coś dzieciom, to podawajmy owoce. Dawajmy zamiast słodyczy, ciasteczek, batoników, czy tam jakichś produktów mlecznych, które są naprawdę napakowane dużą ilością chemii, dużą ilością cukru. Podawajmy dzieciom owoce. Naprawdę to jest zbawienne dla dziecka, ma to witaminy, substancje odżywcze, dlatego warto zawsze wybrać produkt, jest nieprzetworzony. Warto zawsze wybrać taki produkt, który nie będzie dziecku w stanie zrobić krzywdy. Dodatkowo są na rynku dostępne również takie napoje jak woda o smaku. Jakimś tam, no po prostu smakowa. Nie wiem, czy wiecie, taka woda, ona ma masę cukru w sobie. Niestety. Lepiej jest zrobić dziecku na przykład napój z sokiem rozcieńczonym, oczywiście z wodą. Rozcieńczamy sok z pomarańczy, wyciśnięty ręcznie. Nie musi być dużo tego soku, byleby po prostu zmienić strukturę tej wody, żeby ona inaczej też nawadniała, ale też żeby dziecko chętnie wypiło. Warto takie soki robić z różnych owoców, będzie teraz sezon, niedługo będą dostępne różne fajne owoce. Warto to stosować, warto korzystać z takich dobrodziejstw natury, która nam daje. Przetworzona żywność, która już jest dostępna na półkach sklepowych, ona nie posiada żadnych wartości odżywczych.
Ona posiada tylko smak sztucznie dodany oraz cukier. No i tam wiadomo, walory jakieś smakowe są, natomiast nie ma to żadnego dobrego działania na organizm. Dodatkowo chciałabym powiedzieć Wam, że cukier sam w sobie, jeśli nauczymy dziecko jeść od małego właśnie słodkie rzeczy, dajemy mu te batoniki, cukierki, różne tam serki homogenizowane, czy jakieś tam dostępne na rynku rzeczy, które są bardzo mocno słodkie, no to wtedy dziecko bardzo szybko się przyzwyczai. To tak jak mówiłam, cukier bardzo uzależnia, trzeba uważać. Nic innego dziecko nie będzie chciało jeść, tylko słodkie rzeczy. Dlatego, że cukier dodatkowo zakleja kubki smakowe. I wtedy nic innego nie smakuje. Dziecko po prostu przestaje się interesować innymi smakami. Jeśli my jesteśmy świadomi, dajemy dziecku dobre rzeczy, dobry cukier, tak, fruktoza, która się znajduje przede wszystkim w owocach, i trzymamy się tego, nie dodajemy do pożywienia dodatkowo cukru rafinowanego czy innych dodatków słodkich czy słodzików. Dlatego bardzo uczulam na to. U dzieci już zauważamy, że wątroba jest nadwyrężona, a to właśnie przez nadmiar złego pożywienia, czyli dodatki do żywności, czyli ta chemia, ta, którą wątroba musi sobie sama poradzić, przefiltrować, cukier i złe tłuszcze. Dlatego wybierajmy świadomie. Nie trujmy swoich dzieci, bo to przecież my tutaj decydujemy o tym, co dać dziecku do zjedzenia.